Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, mamy druk numer 1011, utworzenie Miejskiej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum PRL-u. Przystępujemy do pierwszego czytania, referuję Pani Prezydent, tak? Bardzo proszę, Pani Prezydent Magdalena Sroka. Wysoka Rado, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. My odbywaliśmy pierwsze czytanie nieomalże identycznej uchwały w czerwcu, czyli przed wakacjami. Od tego czasu zmieniło się kilka rzeczy. Tam wtedy po pierwszym czytaniu był określony termin autopoprawek i poprawek. Podjęliśmy wspólną decyzję, że powinniśmy sobie dać trochę więcej czasu i w szerokim gronie przedyskutować wszystkie wątpliwości, które mamy w związku z tym projektem. W związku z tym ostatecznie, ponieważ taka dyskusja merytoryczna nie mogłaby się odbyć w przewidzianych statutem miasta terminach, ostatecznie projekt poprzedniej uchwały został wycofany. Dzisiaj wraca nieomalże w identycznym kształcie, poza tymi zmianami, które przyniosło nasze wspólne obradowanie na zespole. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy w tym zespole chcieli uczestniczyć, panu przewodniczącemu za przewodniczenie temu zespołowi. Z takich punktów najistotniejszych do tej uchwały mamy też autopoprawkę oraz dzisiaj jeszcze, ponieważ w tak zwanym międzyczasie pomiędzy przedstawieniem projektu minister kultury statut na obradach zespołu został zmieniony w kilku istotnych punktach, zdążył zatwierdzić, dlatego od razu ten statut, który jest w samej uchwale załączony jako materiał informacyjny, możemy tej instytucji i organizacji nadać. Zespół pracował dosyć intensywnie, wypracował bardzo istotne rekomendacje do tego przyszłego muzeum. Po pierwsze, zgodziliśmy się wszyscy z tematem, że na pewno nie jest sprawą zamkniętą kwestia nazwy dla tego muzeum. Ja przypominam, że dla tej naszej pierwszej dyskusji, która odbyła się w trakcie pierwszego czytania poprzedniej uchwały, zgodziliśmy się co do zasadności istnienia samej instytucji, co daje istotnej i ważnej roli, jaką może pełnić w rozwoju i w aktywizacji dzielnicy, tak ważnej, jaką jest Nowa Huta, jak również w poszerzaniu i budowaniu niezwykle ważnej oferty turystycznej i kulturalnej dla Krakowa. Zatem nasz zespół nie odpowiadał nad zasadnością powołania samej instytucji, ale nad przede wszystkim wypracowaniem rekomendacji co do jej przyszłego kształtu i metod działania. Zgodziliśmy się, że to jest proces trudny i żmudny, że przede wszystkim powinniśmy tą dzisiejszą uchwałę i fakt powołania instytucji potraktować w kategoriach odpowiedzialności, pewnego zobowiązania, które podejmujemy wobec szansy, jaką jest realizacja inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury. Natomiast sam proces najprawdopodobniej nie może być zakończony do roku 2014, pewnie będzie trwał wielokrotnie dłużej. Musi być realizowany z nadzwyczajną starannością, musi być realizowany w szerokich konsultacjach społecznych. Rekomendowaliśmy tam zarówno rozważenie nowej nazwy dla tego muzeum, nazwy bardziej związanego z Nową Hutą, rekomendowaliśmy również ze spore rozważenie, przeprowadzenie otwartego konkursu i powierzenie wybrania nazwy konkursowi, ale to są wszystko tematy, których nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć przed powołaniem tej instytucji. To są wszystko tematy, które będą powstawać w procesie wieloletnim, będą bezpośrednio związane zarówno z ostatecznym przyjęciem harmonogramu realizacji tej inwestycji, z jego realizacją, jak i finalnie z szerokimi konsultacjami społecznymi. I rekomendowaliśmy, żeby sprawę nazwy i ostatecznego kształtu statutu rozpatrzyć tak naprawdę w momencie, kiedy muzeum przestanie być muzeum organizacji i kiedy zarówno nazwę, jak i statut będziemy finalnie tej instytucji nadawać. Do tej uchwały jest również wniosek o wstąpienie w drugim czytaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan Kosiniak. Nie masz klubowego. Bardzo proszę, w takim razie otwieram, tak? Bardzo, pan klubowe stanowisko prezentuje. Bardzo proszę.
Wysoka Rado. Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa do druku 1011 stworzenia Miejskiej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum PRL. Klub Radnych PiS zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem prezentowane na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa nie poprze projektu stworzenia Miejskiej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum PRL. Z tej trybuny mówiliśmy o tym, że takie muzeum nie można nazwać Muzeum PRL. Ta nazwa nie oddaje bowiem prawdziwego oblicza tego, co chcielibyśmy pokazać współczesnym mieszkańcom Polski, Europy, a przede wszystkim Krakowa. Prawdę o komunizmie. Klub Radnych PiS Rady Miasta Krakowa włączył się aktywnie w pracę zespołu konsultacyjnego do sprawy tworzenia tego muzeum. Złożymy w tej sprawie poprawkę dotyczącą nazwy muzeum. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktokolwiek z Państwa, czy jest stanowisko klubu? Nie widzę, ale już otwieram dyskusję dla wszystkich Państwa radnych. Bardzo proszę o zabranie głosu odnośnie. Uprzejmie proszę zgłaszać się może elektronicznie do dyskusji. Proszę Państwa, że Państwo odbyło dyskusję i zawiedzą dyskusję, która to się odbywała jeszcze przed wakacjami. Efektem tej dyskusji było zakończenie pierwszego czytania i brak poprawek do drugiego czytania, a także powołanie zespołu zadaniowego, którego miałem przyjemność przewodzić. Ten zespół zadaniowy, z którego wchodziło szereg osób znanych zarówno Państwa Rady, także z Prawa i Sprawiedliwości, Platformy, ale także innych, ale także historycy, m.in. pan profesor Franaszek, to jeszcze szereg innych muzealnicy, pan Bartłomiej Zabitowski, to ten zespół wypracował pewne wytyczne, o których mówiła zresztą pani prezes. Te wytyczne zostały wypracowane, można powiedzieć, jednolicie. Nie było tam żadnych słów odrębnych i tak dalej. Stąd ta sprawa wydaje się być na tym etapie uzgodniona. Oczywiście klub politycznie może mieć inne zdanie, merytorycznie rozumiem miał inne. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć o jeden, jakby jeden przyczynku do tego, dla którego chcemy te rzeczy dzisiaj szybko zrobić. Otóż 16 listopada o godzinie 15.30 odbędzie się tutaj w Krakowie, tutaj w sali, raczej w urzędzie, spotkanie zespołu zadaniowego do spraw Muzeum PRL-u z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. To spotkanie ma być spotkaniem z jednej strony wyjaśniającym sobie różnego rodzaju problemy, ale także spotkaniem takim w jakiś sposób uroczystym, pokazującym ministrowi, że my jako tacy jesteśmy gotowi na przygotowanie tych rzeczy. Szczególnie, że tak przypomnę, po pierwszym czytaniu nie było żadnych poprawek i w zasadzie można było ten druk głosować, ale z powodu, o którym mówiła pani dyrektor, że nie było sensu robić to w połowie października, tylko robić to w listopadzie, tak żeby zaczęło się 1 stycznia. Dlatego zaproponowaliśmy tą sprawę w dniu dzisiejszym przeprowadzić w takim trybie. I uprzejmie Państwa proszę o uwzględnienie tego, bo to jest ważna sprawa dla Krakowa. To jest kolejna szansa na kolejną dużą atrakcję historyczną w Krakowie. Kolejna szansa na pokazanie historii także Krakowa jako miejsca, w którym ważne rzeczy historycznie się działy. Kolejna szansa w jakiś sposób uhonorowania osób, które przy tych działaniach, których to Muzeum Historii będzie pokazywać, no, przysłużyły się Polsce, przysłużyły się Krakowowi. Mieliśmy tu ostatnią okazję spotykać się z takimi ludźmi, spotykamy się z nimi, wiemy, że część z nich dużo chodzi do historii, wiemy, że część spraw podchodzi do historii. Ważne, żeby te sprawy niedawnej historii, która dla wielu jest zapomniana, a niektórzy nawet mylą powstanie warszawskie z, nie wiem, z 89 roku, żeby to przypominać, w Krakowie. Kiedy to zespół programowy do spraw Muzeum PRL się rozpoczął działanie i odbył pierwsze spotkanie, okazało się, że nie ma wątpliwości co do zasady. Natomiast były szczegóły, zresztą tu pani prezydent cytowała różne, ale to można przeczytać, bo tego jest prawie w półtorej strony, wytyczne, które ten zespół od strony merytorycznej zaproponował, między innymi dotyczące nazwy, dotyczące konkursu, dotyczące ekspozycji. Teraz proszę Państwa, czy my jako Krakowianie nie chcemy czegoś takiego? Kiedy uzyskaliśmy dużą szansę na to,
żeby mieć wpływ, jak to ma wyglądać, a jeszcze, że tak powiem, no widać, że ministerstwo osobiście się, czy minister osobiście się tą sprawą interesuje, jest zainteresowany spotkaniem, jest zainteresowany rozmową na ten temat, także z ludźmi z tych środowisk, które w jakiś sposób będą współtworzyć to muzeum w przyszłości. Stąd uprzejmie Państwa proszę o zgodę na odstąpienie od drugiego czytania w tym dzisiejszym i daję szansę Krakowowi na kolejną, z jednej strony kolejną dużą pracę, a z drugiej strony na uhonorowanie tych osób i tego czasu, który no, był czasem strasznym, ale jak widać no, był czasem, który został w jakiś sposób sensownie spożytkowany przez wielu, to też powinniśmy pokazać. To tyle z mojej strony, uprzejmie Państwa proszę o zgodę na odstąpienie od drugiego czytania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w niniejszej sprawie? Pani Agata Tatara, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja mam pytanie do Pani Prezydent. Co się stanie z tym obecnie muzeum istniejącym, które prowadzi Pani Pita Schiller, bo to już obecnie nazywa się. Czy ktoś z Państwa Radni? Bardzo proszę, Pan Ziemna. A, przepraszam, już jest lista. Mów tu kostę, jest rodzinna, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Kiedyś, kiedy było pierwsze czytanie, zabierałem głos i trochę się powtórzę. Nie wiem, jaką poprawkę złoży PiS, ale ta nazwa nie jest dobrą nazwą. Abstrahując już od tego, kto kiedy co przeżywał, powtórzę się, myśmy w Hucie pogodzili się. Żyjemy obok siebie i pewnych ran, które się zabliźniły, nie należy rozdzielać. Ja takim tonem, ponieważ w Hucie nie jest najpiękniejsze dziś, muzeum o jednoznacznej nazwie Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Bo mówmy samą nazwą. Jeżeli już muzeum historyczne, to Nowej Huty. W tym także tego czasu obiektywnie przekazanego. Zgadza się. Natomiast, proszę Państwa, powiem to, co trzeba powiedzieć. W tym budżecie na 2012 rok jest niecałe 2% na inwestycje, remonty i tak dalej dla Nowej Huty. Chodniki stoją niektóre sztorcem, bo dzielnicą poodbierano pieniądze po wakacjach i uszczęśliwianie dzisiaj tylko tym. Ja nie mówię, że takiego nie, muzeum w Nowej Hucie, takiego muzeum w Nowej Hucie nie trzeba. Trzeba. Minister daje milion, może w następnym roku też da, ale proszę Państwa, ze strony ekonomicznej, chcę sobie powiedzieć, tworzymy jednostkę budżetową gminy i ją trzeba utrzymywać. I choćby z tego względu, gdzie szukamy tych pieniążków wszędzie, ja wiem, że ambicje poszły bardzo daleko, ale jeżeli ktoś nie czuje tego tematu, to się nie wie, się zapyta swoich ojców, jak to wyglądało, jak to powinno wyglądać. I jeżeli będzie poprawka Prawa i Sprawiedliwości o zmianę nazwy, to ja za nią zagłosuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze tam proszę dopowiedzieć także, co mogły zgłoszenie kolejne? Pan Stanisław Brako, proszę. Panie Przewodnicząca, Szanowni Państwo, troszkę kolega mnie wyprzedził, ale w pełni popieram to, co powiedział, bo w podobnym duchu chciałem wystąpić. Pan Przewodniczący Kosiłek powiedział, mieszkańcy Krakowa. Ja pytam, jacy mieszkańcy? Czy myśmy zapytali tych mieszkańców? Czy zapytaliśmy mieszkańców Nowej Huty, której mieszka? 100 metrów do tego budynku prawie, czy my akceptujemy. W związku z tym proszę przeprowadzić konsultacje co najmniej.
zapytać tych mieszkańców, a tak dużo mówiliśmy o konsultacjach i mówimy, z tym również pani przewodnicząca prowadząca obecną sesję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja w momencie, kiedy była dyskusja o wykupieniu tego budynku, mówiłem, kupujemy kolejną żabę, tak jak kino Związkowiec. To jest kolejna żaba. Wtedy też były ambicje, ponieważ trzeba to wykupić. Powiedziałem wtedy tak, wykupienie budynku to jest najprostszą rzeczą, wydatkowanie pieniędzy podatników. Ale później trzeba po pierwsze wyremontować te obiekty, w tym wypadku były kino Światowic, jak również powinni wprowadzić instytucje. W związku z tym ja pytam, skąd mamy pieniądze. Wszyscy mówimy, że mamy plany robić oszczędnościowe, oszczędzamy na wszystkim, co się da, na żłobkach, szkołach, przepraszam, przedszkolach, a tutaj sobie łatwo mówimy, budujemy teraz kolejne muzeum. Za czyje pieniądze? Za pieniądze ministra? A co się stanie, jak dużo ministra nie będzie, tego, który to przyrzekł? Przecież te pieniądze nie są wpisane w budżecie, to po pierwsze. Po drugie, mówiono również w temacie Związkowiec, że będą po pierwsze fundusze Unii Europejskiej, prawda, że będzie to sponsorowane również przez Ministerstwo Kultury. I co się stało? Rozpoczęliśmy inwestycje, zainwestowaliśmy własne pieniądze i teraz obiekt stoi niszczenie i mówimy skąd wziąć pieniądze. To jest kolejny przykład działania niewłaściwego, bo nie można rozpoczynać inwestycji, planów bez zabezpieczenia co najmniej kilkunastoletniego finansowania. Podobnie jest Muzeum Armii Krajowej. My wybudowaliśmy, a teraz wszyscy się pytają, skąd wziąć pieniądze, prawda? I teraz dopiero się zastanawiają, czy gmina nie powinna zwiększyć finansowanie funkcjonowania muzeum, w tym wypadku Armii Krajowej. Powiem dalej tak, że ja oczywiście nie będę się spierał odnośnie nazwy, bo uważam, no szacunkiem, jeżeli ktoś dzisiaj by w Niemczech powiedział, że buduje muzeum, przepraszam, nie chcę tutaj nazywać tego, bo Państwo powiedzą, no ale elementów przeszłej historii, to by wszyscy po prostu się ich ośmiali, tych inicjatorów. Wydaje mi się, że jeżeli w ogóle muzeum, co powiedział kolega Stanisław, to muzeum, oczywiście historii, prawda? Historii Nowej Huty, bardzo proszę, bardzo zawiłej historii, od wyrzucania rolników, prawda, z tych terenów, od tego, że miało miasto być bez Boga, od tego, że wiele osób walczyło, prawda? Oczywiście wiele osób pracowało, tak jak między innymi mój ojciec, tworząc tę substancję, że tak powiem, te huty. Natomiast to się jakby trzeba wszystko zastanowić, podjąć decyzję rozważnie, a nie po prostu a priori założyć, że ta instytucja musi powstać, nie mając przekonania, że będą na to pieniądze. Ja powiem dalej, proszę Państwa, od 8 lat z tej mównicy ciągle występuje, że wszyscy chwalą Solidarność w Polsce, Krakowa, Solidarność Nowej Huty. I ja pytam, jaka jest wizytówka Solidarności Krakowa Nowej Huty, kiedy od 60 lat nie naprawia się na przykład chodników. Te chodniki to jest zły obraz Solidarności i nie może się tego przebić, więc ja proponuję, zamiast włożenia pieniędzy w muzeum kolejne, zróbmy porządne chodniki na przykład, dofinansujmy szkoły w Nowej Hucie, to będzie większy pomnik niż samo muzeum. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto zgłasza się następny? Pan Krzysztof, bardzo proszę. Przewodniczący Kośmide, powiedziałbym, nieprecyzyjnie przedstawił obrady komisji. Problem z nazwą tymczasową, mam tego pełną świadomość, już wynikł w dniu pierwszej narady w sali 303, gdzie nie chciałem ustąpić nawet na zmianę pod tytułem Muzeum Historii Terenu, która jest taka mniej jednoznaczna i ocenna. Ja wtedy ten wniosek złożyłem, nawet nie został podpisany do protokołu, no dlatego, że jak to największy w Radzie i w Komisji. Ten sam wniosek powtórzył pan profesor Kranaszek w budynku naprzeciwko na kolejnym spotkaniu. Również zostało to zbyte milczenie i powiem szczerze, zadziwiał mnie ten upór narastający coraz bardziej nad utrzymaniem tej nazwy Muzeum PRL. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest następny mówca. Proszę mi to powiedzieć. Pan Jerzy Pewarowicz bodajże? Nie, ja.
Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć tutaj o takiej sprawie, mianowicie chcę Państwu, osobiście byłam w Mogulcji, gdzie istnieje Muzeum III Rzeszy. Tak zostało ono nazwane, tak funkcjonuje. W związku z tym, jeżeli jest jakakolwiek nazwa, to nie znaczy, że jest to nazwa, która ułubi dane zjawisko. Ona to po prostu rejestruje i pokazuje. To jest jedna rzecz. A druga, w zeszłej kadencji, po pewnych wydarzeniach, kiedy utworzono kolejne instytucje kultury, przyrzekłam sobie, że nigdy, dopóki tutaj będę, nie będę popierała tworzenia kolejnej instytucji kultury. W związku z tym mam pytanie do Pani Prezydent, czy muzeum, jakkolwiek by je nazwać potem, będzie muzeum, które będzie organizacją autonomiczną, osobną, czy rozpatrywane było to jako oddział na przykład Muzeum Miasta Krakowa, czy jakakolwiek inna opcja. Choćby, to będzie autonomiczne i od tej autonomii swoją dotację uzależni Pani Minister. To jest moje pytanie. Pani Jerzy Ferorowicz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Prezydent. Chciałem trochę odsunąć emocje, bo przeżywamy jakby tą samą dyskusję z czerwca, która była też dosyć emocjonalnie prowadzona. Ja rozumiem te emocje, bo to najnowsza historia, większość z nas żyła w tym okresie i przeżywała naprawdę ciężkie chwile. Ale po to właśnie myślę, chcemy stworzyć to muzeum jako instytucję autonomiczną, aby o tych czasach mówić, o tym ciężkim okresie, o martyrologii, o prześladowaniach, o cenzurze. Ja Państwu przypominam, że to muzeum działa trochę w innej strukturze, w strukturze Muzeum Historii Polski. I ciągle w tym budynku coś się dzieje. Nasze działanie polega na tym, aby ten budynek zrewitalizować, ożywić, aby prowadzić tam wysokiej skali instytucje, w większości za pieniądze, oczywiście publiczne, ale nie z naszego samorządu, tylko ministerium. Mamy przyrzeczenie ministra, ale mamy oczywiście i również, to chciałbym podkreślić, coś ważnego, co się stworzyło, czyli ten zespół zadaniowy, w którym są radni, ale są też historycy i są też zawodowcy, czyli muzealnicy, którzy wspólnie podejmujemy dyskusje na tematy merytoryczne, ale i organizacyjne. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, mimo swoich lat. I nie wymaga tak wielu pieniędzy, jakby nam się wydawało. Nazwa oczywiście jest dyskusyjna. Ja przypominam, że my dyskutujemy nad drukiem powstania instytucji w organizacji, czyli sprawa jest otwarta. Statut jest tymczasowy, uzgodniony z ministrem, ale zespół nadal działa, prawda? On się będzie spotykał z panem ministrem kultury w najbliższym czasie i o tych sprawach na pewno będziemy rozmawiać. A pytanie, czy Nowej Hucie bardziej potrzeba remontu chodników, czy chodników infrastruktury, czy nowoczesnej instytucji kultury, pozostawiam otwarte, choć mi się wydaje, że stworzenie tam, zrewitalizowanie tego miejsca i stworzenie tam naprawdę czegoś na poziomie nie tylko polskim, ale europejskim spowoduje, że chodniki również będą wyremontowane. I o tym chciałbym, żebyśmy pamiętali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jeszcze się zapisał do głosu? Pan Kulinowicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowny Narodu. Tak jak aktywnie uczestniczyłem w dyskusji w czerwcu, tak teraz troszeczkę uspokojony zapewnieniami Pani Prezydent Sroki występuje. Niemniej jednak do kilku elementów, które zostały podniesione w dzisiejszej dyskusji, chcę nawiązać. Po pierwsze, kiedy słyszę o tych celach, jakie ma przyświecać budowa w Nowej Hucie
Muzeum PRL-u, że mają być to odniesienia do historii tego smutnego okresu, do materiologii, czyli jak nie mam do funkcjonowania opozycji w czasach PRL-u, prasy podziemnej, do tysiąca innych rzeczy, niezmiernie ważne, które budowały tę Rzeczpospolitą Polską, w której dzisiaj żyjemy, to jednak chciałbym się odnieść do bezspornych faktów historycznych. Po pierwsze, Szanowni Państwo, Nowa Huta, pomimo tego, że była eksperymentem PRL-u, nie była w samym sobie jakby zwieńczeniem tego, czym był PRL. Żeby mówić o budowie Muzeum PRL-u w Nowej Hucie, trzeba byłoby się odnieść do pewnych źródeł i do pewnych szerszych badań niż tylko przemiany społeczne, które miały miejsce w Nowej Hucie. A w Nowej Hucie nie ma źródeł, nie ma żadnych zbiorów mówiących o pełnej historii systemu, jaki był PRL. Te zbiory są w Warszawie. To wszystko, o czym Państwo mówicie, czyli o historii opozycji, to też jest tylko wycinek, mimo bohaterskiej pracy w Nowej Hucie, to też jest tylko wycinek tego, co działo się w PRL-u. Bo to nie jest tak, że opozycja i bunt przeciwko tamtemu systemowi to jest historia lat 80. To są żołnierze wypędzi, to są działania ruchu, to są jeszcze oczywiście dekory, robcia i tak dalej, czyli to coś, co poprzedzało wydarzenia lat 80. Więc to nie jest tylko historia opozycji lat 80., z czym chcielibyśmy kojarzyć Nową Hutę. Więc, Szanowni Państwo, budowanie akurat w tym miejscu Muzeum PRL-u nie będzie właściwe, choćby z tego względu, że nie ma odniesienia ani do pełnych faktów historycznych, ani tym bardziej do materiałów źródłowych, których w Nowej Hucie nie ma. Stąd też moja propozycja, bo już wiemy, że kolega Kalita zapowiedział wycofanie swojej poprawki. Moja poprawka idzie jest moja i kolegi Stanisława Ziemby, dotyczy określenia nazwy, czyli nie zamykamy funkcji muzealnych, mówimy tylko o tym, że jest to Muzeum Nowej Huty i to jest o tyle bogatsze, że mówi poniekąd o wycinku tej historii, o której Państwo chcecie opowiadać, że mówi o czymś większym, czyli o tych istotnych przemianach społecznych, nie tylko dotyczących Nowej Huty, ale także jakby istotnego fragmentu w historii Krakowa, to po pierwsze, ale tego wszystkiego, co ubogacało ten okres przed budową Nowej Huty na tych terenach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I bardzo proszę pan doktor Kosiudę. Tak, my już mamy oddział Muzeum Historii Polski, które nazywa się Muzeum Krajowym. Przepraszam, ale czy ja mogę mówić, czy pan... Przepraszam, szanowni państwo. Zachowujemy się kulturalnie, czy się przeczytujemy? No wtedy na pewno będzie dobrze. Proszę Państwa, po pierwsze moje Krakowie Muzeum PRL-u, dotychczas tego się tego nie przeszkadza. Po drugie, zespół, który wypracował stanowisko, tak zaproponował nawiązanie współpracy z podmiotami międzynarodowymi, Muzeum Muru Berlińskiego, Muzeum Pokoju w Berlinie, Muzeum Pomnika w Pradze, Muzeum DDR w Berlinie, Dom Terroru w Budapeszcie. Przecież ci ludzie, którzy wymyślili tam te muzea, to nie zrobili nazwy, to nie zrobili to po to, żeby krzewić komunizmy, kultywować tradycję muru berlińskiego, tylko raczej było to po to, żeby w odpowiedni sposób móc jakoś to rekomendować, promować te rzeczy. Państwa, tak to jest. A teraz, jeżeli my zrobimy Muzeum Nowej Huty, to kto na to będzie płacił? Minister ma finansować Muzeum Nowej Huty? No, Szanowni Państwo. To myślę, że to jest jakaś, że tak powiem, złe podejście. Moim zdaniem to jest złe podejście. Mamy w Krakowie, a Nowa Huta jest dzielnicą Krakowa, jest częścią Krakowa, mamy w Krakowie Muzeum PRL-u, które jest oddziałem Muzeum Historii Polski. Jest szansa, żeby to muzeum się usamodzielniło i miało zapewnione znaczne finansowanie, bo 1 000 000 złotych rocznie to jest bardzo dużo plus ekspozycji. No, możemy to stracić, mówiąc, że ma być inaczej, tylko w ten sposób się nic nie uda. Może o to chodzi, żeby znowu napędzać tylko mówienie, a żeby faktów nie było. Państwa, jest szansa, żeby Muzeum PRL-u w organizacji powstało. Więc zespół, który na tym się zajmował,
Jako interesującą do rozważenia nazwę przyszłego muzeum zasugerował nowa huta dla wybranych opisów, co to pewnie się znalazło, skąd się znalazło w projekcie poprawki. Ale proszę Państwa, jakby zespół był zgodny co do tego, przynajmniej ja takie miałem informacje, nie uczestniczyłem w części programowej, że w organizacji będzie się nazywało Muzeum PRL, a potem zostanie przeprowadzony konkurs na ekspozycję dyrektora, nazwy i tak dalej. A teraz chcemy to przewracać. Po co, proszę Państwa? Ambicje nasze, kultywowanie historii. Owszem, kultywowanie historii, ale my tą historię mamy w sposób atrakcyjny na przyszłość sprzedać. A historia nie jest dla tego pokolenia, które odchodzi, tylko. Jest przede wszystkim dla tego pokolenia, które przychodzi i które, no, jaką będzie miało atrakcję Muzeum Nowej Huty? Jaką będzie miało atrakcję ściąganie tam turystów zagranicznych i pokazywanie różnych aspektów tych rzeczy? Nie w sposób humorystyczny, ale w sposób poważny. W sposób merytoryczny. Państwa, jest taka stare powiedzenie, że rybak daje nawet nie to, co sam lubi, bo to by ładował bułeczkę z szybą, tylko to, co lubi ryba. Ryba lubi, czyli ludzie lubią to, co w jakiś sposób pokazują atrakcyjnie. I taka jest właśnie intencja tego muzeum i taka jest intencja tego zespołu. Jak to było to robione, no ja trochę widzę to takie zapytanie, sensowność funkcjonowania tego zespołu, jeżeli część ludzi kwestionuje to w sposób zasadniczy, ale wiem, że tak musi być, mają do tego prawo. Bardzo dziękuję. Państwa proszę o przyjęcie wniosku o odstąpienie i nie przyjmowanie poprawek, bo sami sobie strzelimy gola, powołamy instytucję, która nie będzie miała racji. Bardzo dziękuję. Pan Jerzy Sam, proszę bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że wypowiedzę na temat Muzeum PRL-u, bo to 60 lat jestem w Centrum PRL-u w Przemyślu. Chciałbym powrócić sprawę jedną i drugą, to znaczy nazwę. Jeszcze pytanie, czy ta nazwa, którą teraz będziemy głosowali, już ma obowiązywać, czy to po prostu jest w organizacji, czyli nazwa jeszcze może być dopiero zatwierdzona później. To przecież tyle mądrych głów jest, co za problem wpleść historię PRL-u z nową hutą. No nie ma takiej problemów wielkich, żeby po prostu jakaś to zdanie. Historia PRL-u w Nowej Hucie, to tam jest sporo miejsc, gdzie by było uszanowane miejsce, skoro Nowohucianie, nie jeden chciałby podkreślić, że historia Nowej Huty to jest przykład bardzo dobry z historii PRL-u. Właśnie proszę odpowiedź, czy ta nazwa, którą czy teraz głosujemy nad nazwą, czy tylko na... Nie, no to będzie odpowiedź Pani Prezydent. Pan Bosiękiewicz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Chcę przyznać, że z ogromnym zdumieniem przysłuchuję się tej dyskusji, ponieważ uczestniczyłem w dużej części posiedzeń zespołu programowego. I tam streszczając te posiedzenia, każdy mniej więcej w pewnym początkowym momencie miał taki element, że no to zastanówmy się, jak to muzeum się będzie nazywać. Nie, Muzeum PRL-u nie. I za chwilę Pani Prezydent uspokajała, ale o tym już rozmawialiśmy. Ustaliliśmy, że to może będzie na przykład elementem konkursu. Aha, rzeczywiście. To już o tym nie rozmawiamy. Na następnym zespole znów była taka dyskusja. Sprawa nazwy wracała jak bumerang za każdym razem i ustaliliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie, iż ta nazwa będzie elementem koncepcji, która zostanie złożona do konkursu i będzie z nią zbieżna. I to będzie najlepsze rozwiązanie. Teraz problem nazwy pojawia się jako główny i kluczowy. Odnoszę wrażenie, że jest to problem, który jest pretekstem do tego, aby protestować czy przeciwko utworzeniu tego muzeum. Sądzę, że sprawa ma zupełnie inne dno i ja nie wiem, jakie to jest dno. Czy ktoś tu się boi, że ta historia PRL-u zostanie opisana innym językiem, niż on by sobie życzył? Czy ktoś się boi, że to muzeum może mieć naprawdę ciekawą ekspozycję, która nie da gotowych odpowiedzi, ale zmusi do refleksji? Czy ktoś się boi tego, że tam może znaleźć się coś, co mu nie będzie odpowiadało ideologicznie, albo może wygrać koncepcja taka, która nie będzie zgodna z jego poglądami na ten okres? Nie wiem, bo wydaje mi się, że dyskusja na temat nazwy jest naprawdę dyskusją czysto fasadową, jest tylko
jakimś wytrychem, który ma wyważyć inicjatywę powstania tego muzeum. Szanowni Państwo, dajmy temu muzeum szansę. Jest taka tradycja indiańska, aby nadawać rzeczą imiona bogate i opisowe. Jeżeli to Państwa usatysfakcjonuje, to ja mogę złożyć taką poprawkę, że w paragrafie pierwszym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie: postanawia się utworzyć z dniem 1 stycznia instytucję kultury pod nazwą Muzeum PRL w organizacji, które gdy już powstanie, na pewno nie będzie nazywało się Muzeum PRL, bo to rozstrzygnie się później. Ale czy to ma sens? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Kęczyńska, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Ja będę do bólu pragmatyczna. Przyzwyczaiłam się, że na projektach uchwał jest parafa z pieczątką skarbnika miasta. Na tej nie ma. Nie dochodzę, czy na każdej musi być, ale po prostu jej tu nie ma. Konstatuję tylko. Ale proszę, abyście Państwo zwrócili uwagę na uzasadnienie, strona druga, przedostatni akapit. Środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności muzeum w roku 2013 w wysokości 200 tysięcy złotych zostały zaplanowane w budżecie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą prowadzenia instytucji kultury. Nawet projektu jeszcze nie ma. Skąd się wziął budżet Wydziału Kultury na 2013? Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze ochotę? Szanowni Państwo, dopuszczam 3 minuty Pana Grzegorza Pieterka. Czy bardzo proszę, Pan ziewa? Aha, Pan. Czy Pan jest druga kolejka, tak? Pan Wojnowicz się jeszcze raz zgłosił w tej chwili? Może, tylko pytam się, czy to już jest. Bardzo proszę, Pan Wojnowicz. Proszę, Pan ziewa. Szanowni Państwo, przepraszam za te moje emocje, ale trudno, żebym ich nie miał. Jeżeli chodzi drugi kolego Bogusławie, jeżeli może być to robocza nazwa, tylko powiedział jeszcze, chyba Jurek Woźniakiewicz, to właśnie taką wyjściową nazwą jest Muzeum Nowej Kultury. A później, jeżeli ma być konkurs, może powinien być. To w ten czas tą nazwę się uzupełni, bo Muzeum w Nowej Hucie ma powstać. A jak się ma jeszcze dodatkowo nazywać, to może rzeczywiście należałoby, dajcie Państwo z tymi ludźmi skonsultować. No ludzie kochani, no przecież traktujmy się jako cały Kraków. Bogusław, byłeś uprzejmy powiedzieć, że już muzeum jest. No nie jest Muzeum Miasta Krakowa. Oddział w Nowej Hucie nawet jest na Słonecznym. Tam czasem też przychodzi, czasem nie. Akurat tamtędy. Ale już abstrahując do tego wszystkiego, jest potrzebne muzeum. Jest. I nie dzielmy włosa na czworo, a już powiedzenie, że czyjeś ambicje, proszę, nie moje. Ja się o nic nie staram, już to powiedziałem. Nie starałem się o status pokrzywdzonego, jestem zdrowy, nie starałem się o krzyże, medale. To mi jest na nic niepotrzebne. Mnie jest potrzebna zgoda w Nowej Hucie i coś, żeby się tej Hucie zrobiła, a nie tylko. Może jest potrzeba, ale czy w pierwszej kolejności. Ale jeżeli już to ma być, to nazwą wyjściową jest Muzeum w Nowej Hucie, a potem konkurs, niech się to nazywa, pełni. Ja myślę tak, jeżeli chodzi o ten milion, żeby go tak wydrzeć, to prawda, no to niech się nazywa to CRL, bo to my zmienimy kurczę, niech ten zdrowie się nam da. No, wiecie co, mnie to przeraża. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Olenowicz, bardzo proszę, który może to raz zrobić. Chyba, że krótszy czas teraz jest. No, zaskoczyłbym Pani. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Nie chciałbym czynić z tej debaty
jakiegoś istotnego sporu politycznego, więc pozostawię niektóre głosy w dyskusji, szczególnie zgłaszane przez moich kolegów, bez komentarzy. Nie są tego warte, te opinie. Ale chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwa istotne fakty, bo pojawiały się w tej dyskusji jako takie kontrargumenty do zgłoszonej przeze mnie przez koledę propozycji. Otóż po pierwsze, jest rzeczywiście Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ma oddział, który się nazywa Dzieje Nowej Huty i ten oddział to jest gruba przesada, by tak o nim mówić, ponieważ zajmuje to około 40 metrów kwadratowych w sali ekspozycyjnej, to mniej niż darunek przewodniczącego rady myślę. Albo pana prezydenta. A niemniej jednak mówimy o tym bardzo poważnie. Po drugie, co do poważnej propozycji zgłaszanych jako istotne szanse, bo postawiam na tym obietnicę ministra. Może nie byłoby tej dzisiejszej dyskusji, gdyby Muzeum PRL-u było wówczas poważnie potraktowane, kiedy powstawało jako oddział Muzeum Historii Polski. Bo to też był sztandarowy, polityczny, ministerialny projekt, który miał w różnych częściach Polski mieć swoje oddziały i opowiadać o różnych etapach historii. I tak się stało niestety, że mamy już teraz inny rząd, na szczęście oczywiście, że mamy innego ministra, no ale sama idea upadła, co dzisiaj, 7 listopada 2012 roku mówimy o tym projekcie po raz kolejny. Ja nie chciałbym dożyć czasu, że za kilka lat będziemy mówić o tym projekcie jako kolejnym niezrealizowanym mimo licznych mocnych i poważnych deklaracji. Stąd też słuszna byłaby uwaga pani radnej Maliszewskiej wyrażona jakby również w trosce o to sensowne i dalekowzroczne myślenie o wydatkach miejskich. Ale z jedną rzeczą się zgadzam, to już tak na marginesie naszych tutaj takich dywagacji na temat historii Nowej Huty. Z jedną nazwą mógłbym się zgodzić, która mogłaby być jakimś takim kompromisem do idei, która jest reprezentowana przez panią prezydent Srota z tym moim, mówię w swoim imieniu, kolegi Staszka, bo nie miałem okazji z nim skonsultować tego pomysłu. Z jedną nazwą, ideą jakby, również taką, myślę takim poglądem ideowym na funkcjonowanie tego muzeum, z jedną nazwą mógłbym się zgodzić. Zgodziłbym się, gdyby ta nazwa odnosiła się do pewnego eksperymentu, którym była Nowa Huta. Muzeum pod nazwą Eksperyment Nowa Huta mógłby być dla mnie do przyjęcia. Dziękuję. Pana radnika, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni. Ja chciałbym państwu zwrócić może na taką rzecz, która jest w uzasadnieniu. Może z tą nazwą, zmianą nazwy, czy kierunkowaniem nazwy może warto poczekać, dlatego jedną rzecz weźcie pod uwagę, że zostało porozumienie z panem ministrem podpisane w sprawie utworzenia w Krakowie Nowej Hucie oddziału Warszawskiego Muzeum Historii Polski poświęconej PRL-owi. I jeżeli mowa jest o utworzeniu muzeum jako miejskiej instytucji kultury, to o współfinansowaniu instytucji pod nazwą Muzeum PRL-u. Bo może dajmy sobie czas, jeżeli mamy powołać tą instytucję, no nie wiem, czy jest potrzebna, ale jeżeli uznamy, że jest potrzebna, to tak możemy powołać, możemy potem rozwiązać, ale dajmy sobie czas na zmianę tej nazwy, dopóki to rzeczywiście nie zostanie porozumienie podpisane, dopóki nie zostaną zawarte te wszystkie rzeczy, które w tym wstępnym porozumieniu zostały przedstawione, czyli współfinansowanie, przekazywanie środków na utrzymanie tego muzeum w części. Z zapisu również wynika, że pewne środki w budżecie mają być zapewnione, natomiast pozostałe środki zostaną przekazane przez ministra. Ale zostaną być może przekazane wtedy, jeżeli to będzie Muzeum PRL-u jako oddział warszawskiego muzeum, więc może z tą zmianą nazwy to jeszcze może rzeczywiście trzeba poczekać. Dziękuję. Rezygnuje pan Stanisław Rafał. Drugie wystąpienie, proszę krótko. Znaczy, ja powiem tak. Tutaj zaskoczony byłem, że kolega radny mówi o jakichś ambicjach. Chciałem poinformować wszystkich, że nie mam ambicji bycia dyrektorem tej instytucji, ponieważ uważam, że pani, która to prowadzi, jest znakomitym dyrektorem i to nie tylko jest moje zdanie.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja ciekawy jestem, że tak strasznie uciekacie od pieniędzy. Ja wiem, że są pieniądze, mówię o pieniądzach i kosztach. Państwo mnie staram już 100 lat pouczać, że we wszystkich przedsięwzięciach jest sprawa finansowania i kosztów. Więc pytam, dlaczego nie chcecie rozmawiać o pieniądzach i kosztach, a nie jakiejś idei fix tworzenia czegoś, nie mając zabezpieczenia finansowego? Po pierwsze, dlatego pytam, i to jest z całym szacunkiem do pani Maliszewskiej, pani radnej Maliszewskiej, chciałem zapytać panią prezydent, parę pytań. Po pierwsze, czy jest promesa pisemna pana ministra, że będzie finansował? I proszę powiedzieć, w jakiej wysokości i jak ta promesa jest zabezpieczona, bo to, że minister, przepraszam, szacunkiem do ministra daje promesę, to jeszcze pytam, jakie jest zabezpieczenie, czy jest to decyzja rządowa po prostu, czy jest to w gestii ministra, czy jest taka promesa i na ile lat? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem zapytać panią prezydent również, skarbnika nie ma, a jest, przepraszam, chwilę czoło. Skarbniku, chciałem pana zapytać, czy pan uwzględnił finansowanie tej tworzonej instytucji w sytuacji, kiedy zmieni się pan minister na przykład. I jedno by powie, że go nie interesuje temat. Czyli wtedy rozpoczynamy po pierwsze remont, po drugie rozpoczynamy funkcjonowanie, czyli zbieranie eksponatów i tak dalej, za to na pewno trzeba też zapłacić. Po trzecie mamy strukturę jakąś zatrudnieniową. Po czwarte musimy wyłożyć pieniądze na bieżące funkcjonowanie takiej instytucji. Czy miasto jest na to przygotowane? Jeżeli jest tak przygotowane jak w kinie związkowie, to życzę powodzenia. Bardzo dziękuję. Mamy pan przewodniczący, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, powiem szczerze, jestem zachwycony, nie wstrzymuję się całej dyskusji, jestem zachwycony taką umiejętnością tej chęcią zmiany nazwy tego muzeum, aby to było najważniejsze. Oczywiście to się może nazywać Nowa Koda Laboratorium Utopii, może nazywać się Muzeum 5 i 6-letnich programów, może nazywać się jakkolwiek inaczej, może nazywać się również Muzeum Nowej Huty, aczkolwiek powiem, że Muzeum Nowej Huty będziemy się nie sami utrzymywać, bo to jest część Krakowa, a to nie wygodę, żeby minister takie coś finansował. Ja mam rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy mają taki dylemat. W Krakowie jest bardzo wiele obiektów, które są reliktem czasów komunizmu, a są nieużytkowane. Są puste, niszczeją. Kupił je przypadkowo deweloper, bo dostał je w pakiecie. Zakupując inne nieruchomości w innej części kraju. Kupił je deweloper, albo przez krakowski przedstawiciel deweloper chce je sprzedać. Albo mamy tam właśnie plan miejscowy uchwalany, który dopuszcza muzeum. Planujemy tą lokalizację z Nowej Huty, bo może nie na tym polega problem w całej tej debacie. Znajdźmy inne miejsce w Krakowie, nie jest takie miejsce sporo. Aktualnie są wymurzyć hotel w Krakowie na przykład. Z tego co wiem, to spółka, która jest właścicielem jedyna takiego miasta wojewódzkiego, kupiła go przypadkiem od Kuba Grunty w Szczecinie, dostała w pakiecie ten hotel. Może będą chętni do zamiany, nie rozwiążmy ten problem, przenieśmy do muzeum Nowej Huty, bo może wtedy nie będzie jego wiele matki dotyczące tego, czy ona ma istnieć, czy nie. Jeśli mamy wymyślać nazwy utopii Nowej Huty, to może już zróbmy nawet Muzeum PRL-u w Krakowie. Na terenie hotelu w Krakowie, który powstał w czasach komunizmu i problem się rozwiąże. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja bardzo króciutko, mianowicie się tylko płaszczyzna podsumowując już, odbywa się rzeczywiście w dwóch kierunkach. Jedna z tych sprawa nazwy, którą można osobno rozpatrywać, a druga sprawa to jest sprawa właśnie zadany pytań pana Rachwała, po którym się podpisuje wszystkimi. W związku z tym chciałabym uzyskać te odpowiedzi. To jest ulegnego, a to jest to, bo są sprawy ekonomiczne w przyszłości po jednej instytucji kultury. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ja, pan Dudek, bardzo proszę. W takim razie, szanowni państwo, mam jeszcze jedno pytanie, czy to nie jest kolejna utopia, bo ja się na tym nie znam, rozmawiałem z fachowcami. Koszt uruchomienia, zremontowania tego budynku i uruchomienia do pierwszej wystawy według nich oceny to 30 milionów złotych. Czy to prawda, czy mam na to pieniądze? Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa chce jeszcze, w związku z tym dopuszczam do głosu pana Grzegorza Fioderka. Ma pan 3 minuty, bardzo proszę się trzymać wtedy. A potem na odpowiedź panią prezydent. Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za dopuszczenie mnie do głosu już drugi raz. A zabieram ten głos z powodu tego, że mnie tutaj radny dzielnicy mojej prosił. I z drugiego powodu, że jako działacz podziemnej solidarności, który od wprowadzenia stanu wojennego do legalizacji związku walczył z komunizmem i to w ten sposób przestałem na czele struktury zakładowej, którzy dzielnicy pracowali od różnych 88 już na czele struktury krakowskiej, tutaj kamieniowej. I proszę Panią, za to, proszę Państwa, za co byłem prześladowany i dalej jestem prześladowany. Proszę Państwa, wielu działaczy Solidarności jest w takiej sytuacji z podziemia, którzy byli prześladowani, którzy nie zostali zrehabilitowani i teraz mówienie o Muzeum PRL-u to jest dla nas ubliżające. Może nazwa generalnej guberni, jak mi powiedział Pan Radny. Komunizm to był zbrodniczy system, proszę Państwa, i w Konstytucji jest napisane, że kto popiera ten system, popełnia przestępstwo. Chciałbym powiedzieć Pani Przewodniczącej, że jest Muzeum III Rzeszy, co przed chwilą się dowiedzieliśmy, tylko ta III Rzesza zamordowała mojego brata 7-letniego w Gdańsku, a moja siostra była całe życie chora. A w Norymbergi sąd uznał, że naród niemiecki, że naród niemiecki ponosi odpowiedzialność za tę zbrodnię. Więc tak to wygląda dzisiejszy okres, że działacze podziemia się im ubliża, są dalej na marginesie, a członkowie PZPR-u dobrze sobie żyją i wszyscy ich popierają. Dlatego, jeżeli Państwo chcecie zrobić muzeum w Kucie, to nazwijcie je Muzeum Zbrodni komunistycznej w okresie PRL. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pani Agatę Tatarę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Państwo Radni. Ja z wnioskiem formalnym o odrzucenie tego druku w pierwszym czytaniu. Bardzo dziękuję. Jednak prosiłabym Panią Prezydent na udzielenie odpowiedzi. Panią Prezydent, zapytam Pana Skarbnika. Przeprowadziłem głosowanie. Wniosek Pani Grady Tatarczyk. Tak, i proszę. Wysoka Rado. Ja może zacznę od tematu nazwy. Ja już na temat referowałam. My na zespole zgodziliśmy się z tym, że nazwa Muzeum PRL-u może być nazwą budzącą napięcie i wątpliwości, szczególnie wśród opozycjonistów, działaczy Solidarności. I na pewno jest to nazwa, którą należy używać innego rozwiązania, ale w czasie tych debat dochodziliśmy również do wniosku, że skoro mamy oddział istniejący, który pod tą nazwą działa, i proces rzeczywistego powołania do życia tego muzeum będzie procesem wieloletnim. My również rekomendujemy, żeby ten czas pracy nad tym przedsięwzięciem wydłużyć i termin otwarcia przewidzieć najwcześniej na rok 2016. To i de facto w tym okresie, dopóki nie dojdzie do rzeczywistej budowy i do wejścia z inwestycją do Światowych Widach, nadal będzie funkcjonował oddział Muzeum PRL-u, to lepiej, żeby te dwa przedsięwzięcia funkcjonowały w tym okresie, w którym się zazębiają pod tą samą nazwą i jednocześnie będzie czas na to, żeby spokojnie przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne, bo zespół rekomendował jakby dwa rodzaje konkursów. Jeden konkurs publiczny, otwarty dla mieszkańców Nowej Gminy i Krakowa, żeby każdy mógł napisać swoją propozycję nazwy. Drugi konkurs jako konkurs dla twórców scenariusza, koncepcji, ekspozycji. Więc mnie się wydaje, że sprawa nazwy, jak widzimy zresztą w dzisiejszej dyskusji, jest bardzo drażliwa, ale na pewno rekomendujemy, żeby wypracować z wielką starannością i uwagą tą nazwę, ale uważamy, że logika postępowania powinna być taka, że najpierw mamy w ręce gotową, zaakceptowaną przez wszystkich koncepcję scenariusza, i z tej koncepcji scenariusza, gdy też rekomendowaliśmy, żeby ta opowieść o tych czasach była opowieścią o Nowej Kucie z pewnymi odsyłaczami, bo jeżeli mówimy o Kościele, mówimy o walce o krzyż, mówimy o kardynale Sapiesze, to przecież możemy pokazać odesłanie ogólnopolskie do kardynała Wyszyńskiego i jego zatrzymania. Więc do każdej sytuacji indywidualnej, która rozegrała się na terenie Nowej Kuty,
mamy też jakąś sytuację ogólnopolską, o której muzeum powinno opowiadać. Ale to jest wszystko w snucie przypuszczeń i własnych marzeń i własnych idei, a ja bym chciała, żebyśmy my byli odpowiedzialni, żebyśmy rozmawiali o konkretach. Więc uważam, że nazwa też, jeżeli ją wypracujemy, musi stać się przedmiotem negocjacji i rozmów z Ministerstwem Kultury. Przez Ministerstwo musi być zaakceptowana i wtedy nadana uchwała Rady Miasta wraz z nowym statutem. Wydaje mi się, że powinniśmy taką formalno-prawną konsekwencję zachować. Pamiętajmy, że żeby podpisać umowę o współprowadzeniu instytucji, najpierw ją musimy powołać. Powołajmy ją zatem i przystąpmy do rozmów z Ministerstwem o podpisaniu umowy. Mówiliśmy dużo o finansowaniu. To jest zagadnienie, które nas wszystkich bardzo się zajmuje. Mnie w szczególności, ponieważ nie chcę dopuścić do takiej sytuacji, żeby ograniczone nakłady na kulturę zostały jeszcze bardziej ograniczone przez dopuszczenie do tego wspólnego budżetu kolejnej instytucji. Więc tak, proszę Państwa, o tym też mówiliśmy, mamy pisemną promesę ministra kultury o współfinansowaniu tej instytucji przez okres 5 lat kwotą 1 miliona złotych rocznie, co w okresie wszystkich prac związanych z przygotowaniem i powołaniem do życia jest absolutnie wystarczające. Mamy wstępny biznes plan, który pokazuje, że kumulacja suma przychodów z biletów z tych eksploatacji tego muzeum wraz z kwotą, którą zapewnia minister kultury, będzie również kwotą wystarczającą do jego utrzymania. Mamy również pisemną promesę ministra kultury o sfinansowaniu całości kosztów związanych, cytuję, wykonaniem ekspozycji wraz z kosztami aranżacji architektonicznej na potrzeby tej ekspozycji. To jest dla nas o tyle ważne, że faktycznie mówimy o kwocie, ja szacuję około 20, a nie 30 milionów złotych, ale mówimy o kwocie poważnej. I w naszym interesie jako miasta jest wykorzystanie tych zasobów, którymi dysponuje minister kultury na cel i zrealizowanie tej inwestycji. Jeżeli, tak jak mówię, wydaje się, że pisemne zobowiązania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy traktować poważnie. Nie wydaje mi się, żeby to były zobowiązania, które tutaj w tej sali powinniśmy podważać. Te zobowiązania pisemne, jak podkreślam, zostaną szczegółowo rozpisane w porozumieniu o współprowadzeniu tej instytucji do negocjacji, którego będziemy mogli przystąpić, jak instytucja będzie istnieć. I to jest odpowiedź na to, dlaczego to obecnie nie jest oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dlatego, że minister nie może przystąpić do współprowadzenia tego muzeum. Może przystąpić do współprowadzenia tego muzeum, które powołujemy do życia. Nie jest wykluczone, że jeżeli po okresie 5 lat, zakładam, że tak nie będzie, bo minister deklaruje chęć przedłużenia tej umowy na umowę wieloletnią, minister nagle wycofa się z współfinansowania, wtedy możemy zacząć tę instytucję zlikwidować i przekształcić ją w oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To są wszystko rzeczy możliwe, zgodne z prawem. Póki to jest muzeum w organizacji, to de facto tak przerabialiśmy też od Państwa przy Mocaku. Przez ile lat to było muzeum w organizacji? Generalnie to jest intencja, tak? To jest projekt. Tym projektem trzeba zarządzać. Chcemy, żeby nim zarządzało Muzeum Historyczne, które jest najbardziej doświadczone w procesie inwestycyjnym. Rekomendowaliśmy też kilka możliwych scenariuszy realizacji tej inwestycji. Ja naprawdę gwarantuję Państwu, że będziemy się z wielką troską pochylać nad każdym pojedynczym, poszczególnym etapem realizacji tej inwestycji, nad wszystkimi sprawami finansowymi związanymi z tą inwestycją, ponieważ zakładamy, że całość jej realizacji i te 5 lat najbliższe nie pociągnie ze sobą żadnych kosztów poza takimi kosztami 100 tysięcy, 200 tysięcy czysto operacyjnymi, tylko kosztami na obsługę biurową, administracyjną, techniczną projektu ze strony Gminy Miejskiej Kraków. I z takim założeniem, z takim biznesplanem do realizacji tego projektu przystępujemy. Ja jeszcze powiem, że my z kolei zgłaszamy autopoprawkę do uzasadnienia. Tam się znalazło takie sformułowanie, że zostały przewidziane, o czym mówiła pani Teodora Zajmaniszewska, w budżecie kwotę 200 tysięcy złotych. Oczywiście my, że tak powiem, jako Pion Kultury taki projekt budżetu złożyliśmy, ale ponieważ projekt budżetu oficjalnie jeszcze nie istnieje, więc zmieniamy słowo zostały, na słowo będą przewidziane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan skarbnik chciałby zabrać głos. I później głosujemy wniosek pani Katarzyny. Ponieważ zadań było wiele pytań, uważam, że później zostanę się odpowiedzi. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado Społeczno-Gospodarczego Miasta Krakowa. Otóż istotnie pod tym projektem uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia kolejnej miejskiej instytucji kultury nie ma mojego podpisu. Ten podpis powinien być z tego względu,
że powołanie takiej instytucji z punktu widzenia finansowego pociąga koszta za ten wydatki z budżetu miasta. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Nic nie dzieje się bezkosztowo. A skoro to jest miejsca, instytucja kultury, więc z budżetu miasta muszą być poczynione wydatki. To, o czym w tej chwili dowiedziałem się, że będzie poprawka. Środków nie ma zaplanowanych w budżecie wydziału. Odkąd tu jestem, tu mówię, nie ma budżetu wydziału. To nie są księstwa feudalne. Jest jeden budżet miasta. I w tym budżecie albo są zaplanowane środki, albo ich nie ma. Obecnie na rok 2013 nie ma jeszcze projektu budżetu miasta. Więc moim podpisem potwierdzamy, że coś jest w nieistniejącym dokumencie, jest bez sensu. Jest bez sensu. Następna sprawa to sprawa tego miliona złotych przez 5 lat. Ja nie rozumiem, dlaczego takiej promesy pisemnej od ministra kultury, sztuki nie można mieć obecnej. Dlaczego promesy pisemnej nie można mieć obecnej? Jeśli taka promesa jest, to znaczy, że minister zobowiązuje się w kolejnych 5 latach umieścić w budżecie państwa części dotyczącej kultury imiennie wskazaną dotację dla Muzeum w Krakowie. I dla mnie to jest przekonujące. Bo jeśli czegoś takiego, proszę pana, panie dyrektorze, ja bym bardzo pana prosił o to, aby pan nie przerywał mi mojego wystąpienia, skoro pani przewodnicząca zezwoliła mi na wystąpienie przed Wysoką Radą, a wydaje mi się, że to są sprawy ważne. Dla pana może mniej, ale dla mnie ważne. Wprowadzanie do budżetu kwot opartych na obietnicach jest bezsensowne. Mieliśmy przykłady wielu obietnic, z którymi wprowadzaliśmy zadania do budżetu i te obietnice nie były zrealizowane, co przed chwilą tu na tej sali padało. A zatem, drodzy państwo, można negocjować z ministrem kultury i można uzyskać taką promesę, o której pan dyrektor mówi, że ma, tak? W tej chwili widzę, chociaż jej treści nie znam, bo jej nie widziałem, a teraz nie będę jej czytał, panie dyrektorze. Pan dyrektor wybaczy, było dostatecznie dużo czasu. Bardzo aby te sprawy wyjaśnić. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, drodzy państwo, ja nie jestem historykiem, ale dla mnie sprawy są dość istotne, zwłaszcza zawarte w paragrafie 3. Tytuł jest Muzeum PRL. W paragrafie 3 jest mowa o celu muzeum, a w szczególności prezentacja zbioru z najnowszej historii Polski od początku powstania Polski Ludowej, to znaczy od którego roku? Kiedy powstała Polska Ludowa? Przepraszam, konstytucja dopiero w 1952 roku zmieniła nazwę z Rzeczpospolita Polska na Polska Rzeczpospolita Ludowa. A zatem, drodzy państwo, to jest pierwsza uwaga. Mówię, nie jestem historykiem, ale trochę przeżyłem i równie precyzję. Kolejna sprawa, aż po jej koniec. Kiedy był koniec PRL? Polski Ludowy. I następna sprawa i transformację ustrojową. Czy transformacja ustrojowa kiedy się zakończyła? No wiecie państwo, więc to są procesy, które w potocznym obiegu znajdują swoje wyjaśnienie. Ale jeśli chodzi o transformację ustrojową, to ona trwała, a niektórzy mówią, trwa nadal. Więc prosiłbym, żeby to było precyzyjne, bo ja również jako amator historii się pogubię. Wkrótce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na wniosek pani radnej Natalii Tatary przystąpimy do głosowania. Pani Agata Tatara zgłosiła wniosek o odrzuceniu odesłaniu w pierwszym czytaniu. Szanowni Państwo, proszę o przyjęcie przygotowania do głosowania. Panowie, głosujemy. Szanowni Państwo, przyjęcie proszę przygotować do głosowania. Głosujemy wniosek pani Anny Gardaty na pani. Przeciw, ale to już wszyscy rozmawialiśmy dość dużo na ten temat. Czy ktoś z państwa chce zabrać
Bardzo proszę bardzo, chciałbym się głosem zdać, głosem przeciw. Proszę się zadeklarować. Proszę Państwa, ja jestem głosem przeciw, a prośbę mam, żeby przyjąć poprawkę moją i urzędnicza. Wiemy, jakie są jeszcze poprawki, więc też bardzo proszę, przygotowujemy się do głosowania. Szanowni Państwo, głosujemy wniosek pani Agaty Tataru. Proszę bardzo, kto z Państwa jest głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Czy można zamknąć już głosowanie? Zamykam głosowanie. Bardzo dziękuję. Proszę pokazać wyniki głosowania. Głosów za 12, przeciw 22, wstrzymało się 0, udział wziął 0, wniosek został odrzucony. Bardzo proszę o wybór. Prosimy. Ponieważ mam tutaj zebrane podpisy dotyczące wprowadzenia do drugiego czytania jako sprawy nagłej. Szanowni Państwo, wyznaczam termin autopoprawek na godzinę 16 i godzinę ostateczny termin składania poprawek na godzinę 16.15. W dniu dzisiejszym bardzo dziękuję.